Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, moi drodzy. Niestety te 3-minutowe filmy na TikToku słabo mi się sprawdzają w momencie, kiedy ja chcę zgłębić i opowiedzieć Wam więcej na dany temat. No i takim tematem są słabe i mocne strony organizmu, ponieważ w żadnym filmie jeszcze do końca nie wyjaśniłam, dlaczego warto je znać. Otóż, moi drodzy, poza tym, że dzięki poznaniu swoich słabych i mocnych stron organizmu będziecie wiedzieli, który aspekt czy które organy w waszym organizmie nie domagają i z którymi trzeba pracować, to słabe i mocne strony organizmu mają również taką niesamowitą właściwość, ponieważ są w stanie pchnąć również nasze życie energetyczne. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że oczywiście słabe i mocne strony organizmu wywodzą się z medycyny chińskiej, sprawdzamy to wszystko pod kątem tradycyjnej medycyny chińskiej, a więc wszystkie organy i wszystko to, co dzieje się w naszym organizmie, podporządkowujemy obiegowi pięciu żywiołów. Pod obieg pięciu żywiołów przyporządkowane są poszczególne organy wewnętrzne, jeden aspekt, drugi aspekt, poszczególne elementy naszego życia, takie jak analogia, czyli zdolność logicznego myślenia, ponadto bogactwo, czyli to, co posiadamy, zasoby, czyli ilość pieniędzy, którymi dysponujemy w swoim życiu. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem jest również nasza kreacja. Pomimo tego, że z punktu widzenia medycyny chińskiej za naszą kreację i chęć do tworzenia odpowiada żywioł drzewa, to każda osoba urodzeniowo ten punkt, ten poziom kreacji czy zasobów finansowych, bogactwa, analogii posiada w zupełnie innym żywiole, w zupełnie innym aspekcie. Jakaś mucha chciała się załapać jeszcze na wykład. Ponadto, moi drodzy, u każdego jest taki element, który odpowiada za władzę. Władzę nad własnym życiem. A więc jeśli w Twoim życiu dzieje się coś nie tak, jeśli nie ma pieniędzy, pomimo tego, że powinny one być, jeśli nie masz zasobów finansowych, jeśli gdzieś to życie ucieka Tobie między palcami, jeśli czujesz, że nie masz władzy nad własnym życiem, jeśli czujesz, że w Twoim życiu jest zastój energetyczny i nie możesz iść dalej, to z całą pewnością sprawdzenie słabych i mocnych stron Twojego organizmu sprawi, że będziesz wiedział, że będziesz wiedziała, w jaki sposób to wszystko w swoim życiu zacząć naprawiać i w jaki sposób poruszyć ten obieg pięciu żywiołów w sposób odżywczy, aby energia w Twoim organizmie zaczęła ponownie krążyć. A więc, jak widzicie, moi drodzy, mamy tutaj również aspekt energetyczny naszego życia w słabych i mocnych stronach organizmu. I ja to wszystko sprawdzam i przedstawiam w takiej bardzo fajnej, czytelnej, przejrzystej formie dla każdej osoby. Ponadto rozpisuję to na kilka stron, aby każda osoba wiedziała, z czym dany element się wiąże. No, są to bardzo, bardzo takie obszerne opisy. Tam tak naprawdę, kiedy sprawdzam słabe i mocne strony organizmu, też wskazuję, z którym elementem w danym roku powinniście pracować. Wskazuję również w jakim stanie energetycznym człowiek przyszedł na świat, z czym on się tutaj jakby na tej ziemi z punktu widzenia medycyny chińskiej będzie mierzył w tym życiu, jakby wskazuje z punktu widzenia medycyny chińskiej taki cel, dla którego wy tutaj na tej ziemi zmanifestowaliście się właśnie w tym ciele i w tym czasie. Jak sami widzicie, jeśli chodzi o słabe i mocne strony organizmu, jest wiele aspektów, dzięki którym możecie zacząć naprawiać swoje życie, zacząć naprawiać
swoje zdrowie i sprawić, że wszystko w tym życiu zacznie dosłownie płynąć i układać się. To by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym filmie. Jeśli interesuje Was sprawdzenie słabych i mocnych stron organizmu, no to na YouTubie link w opisie tego filmu. Natomiast dla osób, które oglądają mnie na innym medium społecznościowym, zachęcam, żeby wejść na moją stronę internetową zielaszpolska.pl. Tam w zakładce usługi znajdziecie słabe i mocne strony organizmu. I pamiętajcie o tym, że jeśli sprawdzicie słabe i mocne strony organizmu swojemu dziecku, nawet temu, które dopiero co się urodziło, to będziecie w stanie to dziecko nauczyć konkretnego sposobu odżywiania, dzięki któremu to dziecko nigdy nie będzie chorowało. Jest to niezwykle istotne, dlatego że już kiedy dziecku zaczynamy rozszerzać wiedzę, dietę, kiedy dziecku zaczynamy rozszerzać dietę, możemy jego kubki smakowe przyzwyczaić do pewnego rodzaju pokarmów, które dziecko będzie spożywało, jakby uzupełniając te braki energetyczne, które ma urodzeniowo. Jest to dla mnie osobiście naprawdę niesamowite. Jest to wspaniała wiedza, dzięki której wszyscy możemy być zdrowi i dbać o zdrowie swoje, swoich domowników i swoich dzieci. Dzięki wielkie za uwagę. Zielasz Polska. Pozdrawiam.